Dzień dobry, panie Wojtku. Pani Moniko, kłaniam się. Dzień dobry. Panie Wojtku, długo to trwało. Umawialiśmy się właściwie chyba od lipca czy sierpnia. Tak, muszę powiedzieć, że to ja do pani zadzwoniłem i, szanowni państwo, wprosiłem się na ten wywiad, ponieważ naprawdę sprawę mamy poważną. Ale dlaczego właśnie chciał pan przyjść do mnie? Ponieważ widownia, która jest pani widownią i wierną, i jest to sporo ludzi. Gratuluję. Pani programy oglądam dosyć regularnie. I stwierdziłem, że w tej obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, zachowując wszelkie proporcje, jak to mówią Francuzi, toute proportion gardée, chociaż przez chwilę muszę udawać starca, mędrca, który spróbuje zawołać nie na puszczy, ale na alarm. Ponieważ uważam, że za 3-4 lata wybuchnie tutaj wojna w Polsce. Taka jest polityczna konsekwencja wszystkich działań i taka jest konsekwencja historyczna. Ja o tej wojnie, może to jest i moja obsesja, ja o tej wojnie mówię od 2016 roku, ponieważ ta wojna miała wybuchnąć na przełomie czerwca-lipca 2016 roku. Miała to być ingerencja militarna państwa polskiego w państwo Białoruś. I tę wojnę zatrzymał 22 czerwca 2016 roku prezydent Chin. Przyjechał do Polski z niezapowiedzianą wizytą 8-godzinną i przekonał, wtedy pani Szydło była premierem, żebyśmy nie robili tej awantury militarnej. Bo to miała być klasyczna awantura militarna, ona miała zaskoczyć cały świat, nas też, ponieważ pani Clinton tego roku 2016 miała mieć wybory prezydenckie i potrzebowała takiej awantury. Po raz kolejny mieliśmy pokazać światu, że jesteśmy nieodpowiedzialnymi ludźmi, którzy mają za nic spokój i tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście, szanowni państwo, ja nie mam złudzeń, chociaż mówi się o mnie, że jestem rusofilem, putinowcem. Ja nie mam złudzeń, że Ameryka i Rosjanie zawsze się dogadają ze sobą naszym kosztem. Wiele razy to zrobili. Począwszy od mapy Gomberga, jest takie pojęcie okrutne, możecie państwo w internecie sprawdzić, przez Teheran Jałtę i zostawaliśmy sami. Problem jest taki, że możemy nie przeżyć tego demograficznie. W tej chwili sytuacja na Ukrainie jest bardzo dziwną sytuacją, ale wszystko się dzieje konsekwentnie z planem gry, który stworzył Brzeziński. I dlatego zadzwoniłem do pani, żeby ludziom, którzy są pani widownią, i to są piękni ludzie, inteligentni ludzie, natomiast ja jestem im przedstawiony jako totalny wariat i odklejony człowiek od rzeczywistości, więc za pośrednictwem pani, bardzo pani dziękuję, chcę powiedzieć, że tę wojnę skonsumujemy wszyscy. I ja, tylko ja się nie będę dziwił. I ludzie, którzy mają dobre samopoczucie, ja jestem 60. rocznik, wychowywali mnie ludzie, roczniki 10., 15., 20., też się wszyscy w lipcu 1939 roku nie spodziewali, że to będzie aż taka klęska. Świetnie się wszyscy bawili. Poeta napisał, lato było piękne tego roku, więc i tak dalej, i tak dalej. Zamach jest na naszych 13-12-latków, 14-latków. Oni są zostawieni sami sobie i oni ulegną tej propagandzie. Gra, jeszcze tylko to powiem, jeśli pani pozwoli, gra się toczy o starą rzecz, o panowanie nad światem. Żeby zapanować nad światem, trzeba zapanować nad Eurazją. Żeby zapanować nad Eurazją, trzeba zapanować nad Moskwą. Żeby zapanować nad Moskwą, trzeba ją nie tyle pobić, ale na tyle osłabić, że będzie musiała z Ameryką wziąć sojusz do tej wielkiej przyszłej wojny przeciwko Chinom. W takich nam przyszło czasach żyć, chociaż my jesteśmy dziećmi szczęścia, bo
My urodziliśmy się w pokoju pokoju. i wie pani, ja zwiedziłem kawał świata, jadłem pyszne różne rzeczy. Obawiam się, że żaden młody człowiek, który ma dzisiaj 20 lat, 18, 21, nie będzie tak swobodnie żył jak ja. Panie Wojtku, jeśli można wejść w słowo. Powiedział Pan o tym, że parę lat temu miała wybuchnąć Konflikt, wojna, tak? tak, która byłaby początkiem takiej czy innej wojny, czy I transformacji naszego państwa. że Chiny tę wojnę Tak. wstrzymały. Skąd Pan wie, skąd takie wiadomości? Proszę Pani, kiedy z niezapowiedzianą wizytą 22 czerwca 2016 roku przyjechał do Polski prezydent Chin i spotkał się z rządem polskim, jadł polskie jabłko, on przyjechał z Chorwacji. Prezydent Chin z niezapowiedzianą wizytą, prezydent imperium do Polski. Chińczycy tu zainwestowali ogromne pieniądze w tak zwaną końcówkę jedwabnego szlaku. Ta sytuacja, która by się skończyła, tak jak przewidywali to różni amerykańscy generałowie, upadkiem państwowości, którą znamy. Ponieważ to by się skończyło wymianą ognia. Nie miejmy złudzeń. Żaden żołnierz amerykański, żaden żołnierz rosyjski do Polski by nie wchodził, załatwiono by to rakietami. Ten element zaskoczenia, nam się to wydaje niemożliwe, ale ja, szanowna pani, jako że jestem z roku 1960, mam kolegów, którzy są zawodowymi wojskowymi i którzy wtedy kontaktowali się między innymi ze mną, ponieważ jak pogrzebiecie Państwo dobrze w archiwach, wtedy była ogromna koncentracja w armii polskiej w tak zwanym przesmyku suwalskim. I teraz się zwracam do tych wszystkich, którzy tak lekko i arbitralnie oceniają mnie jako agenta putinowskiego. Na wojnie, szanowni Państwo, pierwszą ofiarą jest prawda. Nie dojdziecie, szanowni państwo, co było powodem, ponieważ machiny propagandowe, zespoły wyszkolonych ludzi, również prawo wojenne spowoduje, że będziecie bezradni i zszokowani. Pani Clinton zgasiłaby ten konflikt, wygrałaby wybory, a pytanie tylko pozostaje, ile ofiar byłoby po naszej stronie? Amerykańscy generałowie przewidzieli od 100 do 200 tysięcy. Skąd pan to wie? Z Ameryki. Ponieważ Ameryka jest takim dziwnym państwem, że co jakiś czas wypływają na wierzch rzeczy, które już nie są ważne. Na przykład jak awantura w Iraku. To, co wypływa w Stanach na temat, co się działo w Iraku, to napad bandytów na spokojne, miłujące pokój państwo, które w ogóle nie było uzbrojone. Dorzucę jeszcze tutaj Tonego Blaira, który po 10 latach powiedział, no jest nam tak strasznie przykro, ale tak bardzo się pomyliliśmy. Hussein nie miał broni masowego rażenia. No, zabiliśmy przy okazji milion ludzi, szukając tej broni. Proszę wybaczyć. Wiecie państwo, nas to nie rusza. Podejrzewam, że jest cała masa Polaków, która nie wie, gdzie jest Irak. Ale Lekarze Świata dla Pokoju jest taka organizacja. Kilka lat temu udowodnili, że w konflikcie irackim oddało życie milion ludzi, milion cywilów. Ja mam 62 lata i nie mogę siedzieć cicho. Moja żona, Agnieszka Fotyga, świętej pamięci, dziewczyna, która biegle czytała po angielsku, penetrowała te wszystkie informacje. Ta sprawa wojenna i udział Polski w tej wojnie, którą skończymy klęską, to jest sprawa od zakończenia II wojny światowej. To jest tylko troszeczkę jest luzu, potem ponownego napięcia. Amerykanie muszą zdobyć Rosję i czekają na starość Putina. Zanim ten Putin się zestarzeje, zanim ta opozycja rosyjska się okrzepi, Putin nie ma następcy. Nikt nie ma takiej osobowości jak on. Ta Rosja zostanie przejęta, tak jak już raz była przejęta za Jelcyna, tylko wtedy pofolgowano sobie.
nie było takiej woli politycznej w Ameryce, żeby tę Rosję chwycić w garść, a może to jest w ogóle niemożliwe. Może to jest niemożliwe. Zresztą Amerykanie mają taką cechę, której nie mają Chińczycy. Tam, gdzie przychodzą Amerykanie, zauważcie Państwo, jest od razu bieda, tragedia, zniszczenie. To jest ich propozycja na świat. Tak jest w każdym państwie, w którym dokonali interwencji. David Bloom, autor książki Mroczne Imperium, dokładnie sprecyzował wszystkie akcje amerykańskie na świecie. W ciągu 50 lat 30 konfliktów, 30 milionów zabitych. Możliwe, że ja jestem sfiksowany i jestem antyamerykański do bólu, ale jestem antyamerykański od 1976 roku. Moją antyamerykańskość i moją antyzachodniość, nie wiem, czy to jest poprawnie po polsku, kształtowali ludzie z Narodowych Sił Zbrojnych, ze Związku Jaszczurczego, ludzie z Paksu. Ja rosłem pod ich wpływem i jako młody człowiek, 16, 17, 18-letni, poza oficjalną propagandą, która wtedy była, bo oficjalna propaganda wtedy była, że dzięki Jałcie dostaliśmy szansę rozwoju demograficznego i gospodarczego, chociaż ta Jałta była na początku dla ówczesnych ludzi tragedią. Natomiast stała się dla nas, szanowni państwo, dla waszego dobrobytu, dla waszych rodzin, stała się fundamentem. Upadek porządku jałtańskiego skończy się dla Polski katastrofą. Katastrofą. I stąd pozwoliłem sobie, pani Moniko, zadzwonić do pani, wprosić się, ponieważ będę miał trochę więcej spokoju, że ktoś z państwa, którzy jesteście na antypodach politycznych ze mną, bo ja jestem polskim nacjonalistą, jestem endekiem, mam bardzo klarowny program polityczny i tworzę ruch polityczny i partię polityczną, to gdy tutaj wybuchnie wojna, nikogo nie będzie obchodziło, że ktoś ma poglądy lewicowe, ktoś jest za Tuskiem. Pojedziemy na tej platformie śmierci wszyscy razem. Uratuje się tylko garstka. Garstka ludzi, którzy zostaną ewakuowani, żeby tutaj wrócić na te zgliszcza i spróbować zahipnotyzować te nędzne resztki do tego, że my jesteśmy rządem, my teraz będziemy wiedzieli, jak zrobić. I tu chciałbym przypomnieć postać pułkownika Bociańskiego, który rzucił się na samochód Rydza Śmigłego, kiedy ten opuszczał Polskę, naczelny wódz opuszczał Polskę. I zrozpaczony Bociański, który był z Rydzem Śmigłym na ty, zamiast strzelić Rydzowi Śmigłemu w łeb, strzelił do siebie. Przeżył na szczęście. I tutaj zachowując wszystkie proporcje, moja agresja, moja wulgarna retoryka, ona nie była taka na początku. W 2016 roku, kiedy objawiłem się jako Jabłonowski u Piotra Korczarowskiego, którego pani przecież Misja zna, TV, tak. W ciągu 24 godzin to moje antywojenne wystąpienie zobaczyło 240 tysięcy ludzi. Ja, przewyższyło to w ogóle moje wyobrażenie na temat internetu. Ja byłem człowiekiem nieinternetowym, ale powiedziałem to, co mnie bolało. To był kwiecień 2016 roku. Byłem człowiekiem kulturalnym wtedy. Jeszcze uważałem, że można kulturalnie rozmawiać, można mówić spokojnie, dawać argumenty. Mój wulgaryzm, moje odpalanie się jest objawem mojej rozpaczy. Zorientowałem się, że kiedy złapie się kogoś i wstrząśnie się nim, to ten ktoś chociaż przez chwilę się zastanowi, co ja do niego mówię. I jak czytam komentarze na swój temat i czytam tyle nienawiści do mnie i życzenia śmierci, mnie to nie przeraża. Ja się nie boję śmierci. Po śmierci mojej żony stałem się nieśmiertelny. To się zastanawiam, czy ci ludzie, którzy przecież nie są idiotami, słuchają tego, co mówię, czy oni nie wypierają w ten sposób historii i faktów.
Skończę takim zdaniem. Kiedy Francja i Anglia obiecała Polsce pomoc w 1939 roku, a polegało to tylko na tym, żeby Polskę wpuścić do wojny z Hitlerem, to między sobą wszystko uzgodnili, że nie będzie żadnej pomocy. Będziemy się bili, Polacy się będą dobili do ostatniej kropli krwi, a my do ostatniego Polaka. I słyszę, kilka dni temu pan Błaszczak opiera nasze bezpieczeństwo militarne na sojuszu z Anglią. Wybaczcie państwo, choćby to miała być prawda, to nie możemy iść w tym kierunku. Nasze bezpieczeństwo ma być oparte na naszej świadomości narodowej. Na mężczyznach i kobietach, którzy nie mają problemu z polskością i zdają sobie sprawę, że nikim innym nie będą nigdzie indziej. I ich obowiązkiem jest stworzyć państwo silne, zdecydowane, konkretne, w sojuszach nie z gangsterami, tylko w sojuszach z sąsiadami, ponieważ tylko idiota się kłóci z sąsiadem. I jeszcze dodam. Atakowany jestem, ja, Marcin Osadowski, że współpracujemy z obcymi reżimami. Ale pani Moniko, przecież póki co Białoruś jest państwem, z którym mamy stosunki dyplomatyczne. Jest ambasada polska na Białorusi, ambasada białoruska w Polsce. Z Rosją też mamy stosunki dyplomatyczne. Więc my nie popełniamy żadnej zbrodni, nie dokonujemy żadnej zdrady. My po prostu mamy takie przekonania polityczne. Mamy do tego prawo. Nikomu nie robimy krzywdy, nikogo nie okradamy, nikogo nie wpędzamy w kłopoty. My tylko mówimy, że to nie jest tak, jak cała scena polityczna w Polsce, od skrajnej lewicy po ostatnich ludzi z PiS-u, wszyscy szczekają w jednym tonie. Wszyscy szczekają w jednym tonie. Nie widzę różnicy politycznych. Nie chcę teraz tutaj rzucać nazwiskami, ale proamerykańskość polskiej sceny politycznej zdumiewa mnie w swojej jednomyślności. Panie Wątku, jeśli pan pozwoli, trochę tak. Było to orędzie, a chciałem się dowiedzieć czegoś więcej o panu. Proszę bardzo, odpowiem na każde pytanie. Ponieważ jak sam pan powiedział, że różni o panu mówią, tak. Najczęściej negatywnie, poza pana wyznawcami, komratami, osobami, które panu sprzyjają, no to artykuły, które się pojawiają na pana temat... W Gazecie Wyborczej. W Gazecie Wyborczej, tak, wcześniej tak. W Polityce, ale nawet sama ja, kiedy w swoim programie powiedziałam, że być może będę z panem rozmawiała, wiem, jaka rozpętała czytałem, się... Czytałem, tak, jaka rozpętała tak. Się burza. I ja chciałam z panem porozmawiać, mniej więcej znam pana poglądy, bo przygotowując się do programu, tak. Myślałam, ale cały czas nie wiem, teraz już jak pan nie ucieka mi wzrokiem. Nie, proszę bardzo, tak jestem do dyspozycji, pani Moniko. To kim pan jest, panie Wojtku? Jak pan wraca do domu, zdejmuje mundur, zostaje sam. Co jest pana taką tożsamością? Pani Moniko, mundur założyłem w 1976 roku. Zostałem zaprzysiężony do Związku Jaszczurczego przez samego pana Weckera. Było to nad Jeziorem Złotnickim 31 sierpnia 1976 roku. To był taki proces wychowawczy. Jeździliśmy konno, wybrano nas kilkunastu takich narodowo-socjalistycznych persewali, jakby to można powiedzieć językiem dowcipnym. Wtedy założyłem mundur, nawet maturę zdawałem w mundurze, bo moim marzeniem było iść do armii. Takie było moje rodzinne, taki charyzmat mojej rodziny był. Ale zostałem... Mimo, że byłem trzykrotnie na obozie przygotowawczym Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, trzykrotnie na obozie, to wiecie państwo, to nie ma żartów. Kiedy rzeczą naturalną sprawdzono mój życiorys, okazało się, że mam w rodzinie dwóch olszańskich, których jeden był w SS, a drugi w lotnictwie niemieckim, w Luftwaffe. To byli olszańscy, ale to były dzieci mojego pradziadka Michała Olszańskiego z jego drugiej żony.
On był człowiekiem, który lubił popić. Zmarła mu żona. Zakręciła się wokół niego młoda Niemka. To są okolice Lwowa, Grudek Jagielloński. Tam tych kolonistów niemieckich było bardzo dużo. Zakręciła się młoda Niemka, na imię miała Zofia. Wzięła chłopa twardo do garści, zrobiła mu dwójkę dzieci, ale wychowała synów na niemieckich patriotów. Patrzyli na ojca, który był dużo starszy od matki, lubił popić, tak, więc nie dawał im za dobrego przykładu. Natomiast matka była zdecydowana, konkretna, zrobiła remonty. Zresztą rodzina mojego dziadka kontaktowała się i z tą Sofią, i z tymi młodymi Niemcami. Natomiast wojskowa informacja znalazła, że Zygfryd Olszański, Wilhelm Olszański, no i pytają mnie WKU, kto to jest. Ja mówię, nie mam pojęcia. A wiedział pan? Oczywiście, że wiedziałem, bez przesady. Natomiast to starczyło, żeby powiedzieli: słuchaj, nie możesz składać papierów do szkoły oficerskiej, bo jesteś człowiekiem, już nie pamiętam jak powiedzieli, ale elementem niepewnym. Świat mi się zawalił. Dzisiaj powiem pani, podoba mi się to, ponieważ rzeczywiście mogłem być elementem niepewnym, bo nie Szczególnie, był, że pan się nie przyzna. ale mogłem naprawdę nie wiedzieć, bo to był brat mojego pradziadka, więc gdybyśmy żyli w jednym miejscu jeszcze, ale to rozproszenie wojenne rozrzuciło nas po całej Polsce, moi rodzice przyjechali na Dolny Śląsk. Nie wiem kompletnie, co się stało z tamtą częścią rodziny. A, ci Olszańscy zginęli na wojnie. Zresztą w czasie okupacji, muszę powiedzieć, zachowali się bardzo dobrze, bo przyszli do mojej babci Marii Olszańskiej, dziadek siedział u flagu, i zaproponowali pomoc, zaproponowali, żeby podpisała listę foldejczerską. A moja babcia wzięła za ścierę i mówi: to ja wam tyłki podcierałam, gówniarze, a wy mi teraz... No i tam pogoniła ich, ale oni przysłali memu dziadkowi kilka paczek do flagu. Więc jakąś tam więź rodzinną czuli, a no, zginęli za Führera i za wielkie Niemcy. No, bardzo im współczuję. Mam nadzieję, że śmierć ich była lekka i bohaterska. Natomiast tak, byłem elementem niepewnym, no i życie mi się załamało. Ponieważ co z sobą zrobić, szanowna pani Moniko? I mój kolega, który całe życie chciał być aktorem, namówił mnie, żebyśmy poszli zdawać do szkoły teatralnej do Krakowa. On się nie dostał, a ja się dostałem. I powiem teraz tak. Ja nie mam duszy aktora. Aktor to jest człowiek do wynajęcia, człowiek gotowy do grania. Natomiast szkoła aktorska, to się wtedy nazywało Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Ludwika Solskiego w Krakowie, to zupełnie inna przygoda niż bycie zawodowym aktorem. To był poligon. W tamtych czasach metody, które stosowali pedagodzy w kształceniu młodych aktorów, no dzisiaj by na te metody usiadł prokurator. Byłoby się, och, co by tam nie było, Nowik, tak. mobbing, tak, dręczenie i tak dalej. Natomiast te 4 lata z wybitnymi mistrzami sceny polskiej, to świetny trening. To młodym człowiekiem, jakim byłem. Złowieszcze te samoloty teraz, Ale to chyba muszę nasze rozmówić. jeszcze. To jeszcze nasze, tak. Jeszcze nie rosyjskie, tak. Bardzo ciekawe doświadczenie, i tu taka mała dygresja. W dobrych angielskich szkołach są zajęcia teatralne. Młodzi ludzie odgrywają sztuki Szekspira. Muszą ten ciężki wysiłek wcielenia się w drugą postać, wzięcia na siebie różnych tam nieswoich tekstów, to bardzo dobrze robi. No i zostałem aktorem, dostałem Panie dyplom. Wojtku, jeśli można, Tak? wejdę w słowo, Tak? ale uciekł mi pan, znowu pan użył wielu mundurów wtedy. Aha, Na tak, moje już, pytanie, kiedy pan już. zajmuje mundur, opowiedział pan nawet, już pojawiły się mundury SS Tak, tak, pańskie. tak. Więc proszę państwa, ja jestem człowiekiem politycznym. Jestem w związku, w stowarzyszeniu, kilku stowarzyszeniach kawaleryjskich, które tworzyłem. To jest moja postawa, mój manifest. W szkole teatralnej w Krakowie też chodziłem w mundurze. Mam na to świadków. Manifestowałem swoją przynależność polityczną. Maturę zdawałem z jaszczurką na ramieniu.
Miałem to szczęście, że pedagodzy moi z liceum ogólnokształcącego myśleli, że to jest sprawność harcerska. No jaszczurka jest takim symbolem, prawda, niegroźnym. Więc nie, no ja jestem sobą właśnie tak, jak pani mnie widzi, pani Moniko. Ale piżamę mam normalną, nie w kształcie munduru. Powiem, jakie ja mam skojarzenie, Bardzo że proszę. pamiętam pana też ze zdjęć starych, jeszcze właśnie z żoną, Tak. z córką i zapamiętałam pana właśnie długie włosy i bardzo, powiedziałabym, liryczne spojrzenie, jakie pan miał. Żona tak na mnie działała, pani Moniko. Żona miała na mnie dobry wpływ. Ja byłem łagodny przy żonie. Byłem pantoflarzem. Fantastyczne jest życie pantoflarza, ponieważ to żona bierze odpowiedzialność za jego zachowanie. Wie pani, jak wygląda samochód pantoflarza? No. Facet siedzi przy kierownicy, ale wszystkie pedały ma żona po swojej stronie, po stronie pasażera. On ma tylko kierownicę. Więc oczywiście ja sobie żartuję, bo tworzyliśmy z moją żoną fantastyczny związek 38 lat. I Za tak. parę dni będzie 30 października, druga Tak, rocznica śmierci pana niestety. żony. Tak, niestety. I miałem warkocz. Rzeczywiście muszę pani powiedzieć, warkocz. I moi koledzy ze stowarzyszeń kawaleryjskich, jak widzieli ten warkocz, to dostawali białej gorączki. Ja go chowałem pod kołnierz munduru, a mój dowódca z pierwszego pułku Ułanów Krechowieckich, Adam Sujecki, pozdrawiam go serdecznie, kilka lat chciał mi ten warkocz szablą obciąć. Ale ten warkocz to był takie zaklęcie, ponieważ my całe życie z małżonką chcieliśmy wybudować dom. Ja byłem taki zdesperowany, kiedyś powiedziałem przy pełni księżyca na działce, gdzie mieliśmy budować dom, że nie zetnę włosów, dopóki nie wybuduję domu. No niestety, konsekwencja tego warkocza było to, że wyłysiałem, bo ten warkocz zaplatałem, włosy mi wyciągało. No i trzeba go było obciąć. Ten warkocz gdzieś jest schowany, bo córka Agnieszki, Michalina, obiecała, że go założy w antyramę i powiesi na ścianie. Więc no, byłem liryczny, ale jak byłem blisko Agnieszki, czyli, że tak powiem, u miodu, to musiałem być liryczny, pani Moniko. I trochę takie miałam skojarzenie, że ten mundur pojawia się, że pan trochę miał taki pancerz, który pana wrażliwość też przyjmuje. Że to Pewnie jest taka tak. chityna pana Tak mnie pani życiowa. ocenia, możliwe. Znaczy, bo tak odczuwam jako kobieta. Bardzo dziękuję, to łaskawe z pani strony. Kiedy działałem w stowarzyszeniach kawaleryjskich, bo ta idea kształcenia młodzieży przez kontakt z koniem, i to nie był taki nachalny patriotyzm, taki z młotkiem do głowy. Myśmy to robili przy okazji, ale nasze umundurowanie było tym elementem, które wpływało na młodych ludzi. Oni się inaczej przy nas zachowywali, kiedy nas widzieli w mundurach, niż gdybyśmy nosili cywilne łachy. Zresztą stowarzyszenia kawaleryjskie powstawały jak grzyby po deszczu już w latach 80. Jedni z pierwszych to byli koledzy z Krakowa, zrobili stowarzyszenie w ramach ZHP. Zresztą ZHP powstał w ogóle referat kawaleryjski. Chyba w 80. albo nawet 79. roku. Takim prekursorem ruchu kawaleryjskiego był Mikołaj Rej z Krakowa, 8 Pułk Ułanów, i Jakub Czekaj z Krakowa. To byli ludzie, którzy tworzyli te regulaminy. No i piękna postać, wspaniała, Robert Woronowicz. Człowiek bardzo dzielny i zasłużony. To dzięki niemu cały ruch kawaleryjski poszedł w dobrą stronę, w regulaminy, w unifikację. Nie było tam, wie pani, przebieraństwa, pokemoństwa. To wszystko zostało ogarnięte w ład i porządek. Więc ja się utożsamiam z ruchem kawaleryjskim, bo też z niego wyszedłem. Całe życie jeździłem konno. Znaczy nie, na konia usiadłem 7 marca 1974 roku. Po raz pierwszy w życiu w Czyli taka miejscowości siódma klasa Rakowice, szkoły tak, podstawowej. miejscowość Rakowice Wielkie przy PGR-ze był ośrodek jeździecki. Jeden z naszych kolegów miał ojca dyrektora i ojciec dyrektor założył sekcję jeździecką i tam na nas mieli wpływ właśnie ludzie, dawni żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, przedwojenni kawalerzyści i oni nas tak przy okazji tej jazdy konnej, tej zabawy. Koń bardzo pięknie weryfikuje młodego człowieka. Koń jest prawdziwy. Koń nikogo nie udaje. Koń
Nawet biskupa się nie wystraszę. Widziałem, jak koń kopnął jednego biskupa. Przemilczę którego. W każdym razie biskup, kiedy go podnosili z ziemi, zastanowił się i mówi: już dawno nikt mnie nie potraktował jak człowieka. Więc tak a propos konia. Ale może coś w tym jest, może coś w tym jest, że to jest jakaś ochrona, ale też i manifestacja, ale też będąc, mając mundur na sobie, Pani Moniko, wszystko się dzieje szybciej. Ponieważ człowiek, z którym wchodzimy w relacje, od razu nabiera odpowiedniego stosunku do tego, który przed nim stoi w tym mundurze. Albo z niego kpi, albo jest zaciekawiony, albo wchodzi z nim w relację. To skraca bardzo czas kontaktu. Bo przeważnie traktują nas jako przebierańców, chociaż jak są pokazy kawaleryjskie i mężczyźni, młodzi chłopcy, dosiadają koni, biorą lance, szable i pokazują, co są warci, to jest taka dyscyplina, to jest tak jak żagle. Pływanie na żaglach tak naprawdę nikomu do niczego już dzisiaj nie jest potrzebne, a jednak jest piękne, kształtuje charakter, tak samo z końmi. A że stałem się człowiekiem bardzo politycznie określonym i radykalnym, to już nie jest moja wina, to już jest wina czasów. Nie mogę inaczej. Ten 2016 rok tak bardzo mnie przestraszył, bo to jest moment. Wojna wybucha w moment. To tak jak wojna na Ukrainie, która jest bardzo dziwną wojną i właściwie nie jest wojną, nas Polaków totalnie zaskoczyła. Do tego stopnia nas zaskoczyła, że władza zapomniała, że jest epidemia. Władza zapomniała, że tych kilka milionów Ukraińców może nam przynieść jakąś inną zarazę. Ja siedziałem wtedy w kryminale i słuchałem z takiego radiowęzła kryminalnego te wszystkie informacje, które tam do mnie dochodziły, a głównie to było Radio Z, RMF FM i lokalne stacje, więc wszystkie na jedno kopyto, tak? I proszę Państwa, tak samo wybuchła wojna w 1939 roku. Wszyscy czuli, że wybuchnie, ale zaskoczyła wszystkich swoją bezwzględnością i gwałtownością, brutalnością i ofiarami. Tak samo będzie teraz. Celem tej wojny jest zniszczenie naszej państwowości, zniszczenie państwa, które znamy i stworzenie ustroju politycznego, nie chcę go określać, chociaż w internecie jest mnóstwo określeń. My się na to zgodzimy za cenę pokoju, świętego spokoju. Ta trauma, która ma nam być zaaplikowana, o której mówi Brzeziński. Brzeziński, bo zacząłem i nie skończyłem. Brzeziński powiedział, napisał, że żeby zdobyć władzę nad Eurazją, trzeba zdobyć Rosję. A Rosji nie da się pobić, trzeba ją osłabić. Do osłabienia Rosji, do wojny z Rosją najlepiej się nadają Polacy, bo mamy taką tradycję, bo tak się biliśmy przez historię, jako jedyni zdobyliśmy Kreml, więc my na tę wojnę pójdziemy hucha, hucha. Jako jedyni z Rosjanami wygraliśmy w 20 roku, więc my to mamy we krwi. Pójdziemy na tę wojnę. I będzie po nas. To znaczy pewnie wszyscy Polacy nie zginą, ale Powstanie Warszawskie zostało wywołane też po to, żeby przez tę traumę klęski Polacy się zgodzili na koniec państwowości, żeby przyjęli tę zdradę polityczną, która się dokonała już w 1943 roku w Teheranie. W 1943 roku w Teheranie już było wszystko pozamiatane. Stalin dostał Polskę w prezencie, bez żadnych warunków wstępnych. I w Teheranie, jak już tak sobie dobrze ten świat podzielili, przypomnę pani, że Stalin miał dostać Europę na linii Hamburg-Triest, a na mapie Gomberga w ogóle jeszcze Holandia miała być, tak to się nazywało, Niderlandzka Republika Radziecka. Odsyłam do mapy Gomberga, to mapa Gomberga wisiała w Stanach Zjednoczonych na wszystkich dworcach kolejowych w latach 40., zatytułowana Nowy Porządek Świata po II wojnie światowej. A kiedy została opublikowana, to żołnierz niemiecki stał 27 kilometrów pod Moskwą.
jeszcze nie wyglądało, że Niemcy przegrają wojnę. Tak się nami bawią. Tak się nami bawią w sposób okrutny i tylko jest problem, czy my to przeżyjemy. Jako stary człowiek, jako 62-letni dziadek, bo mam wnuki, nie mogę się na to zgodzić, nie mogę tego przemilczeć i przysięgałem panu Wekerowi, że zrobię wszystko na tym małym odcinku mojego życia, choćby było najmniejsze, żeby się sprzeciwiać wojnie na tym terytorium. I teraz proszę powiedzieć, zakłada pan, założyliście państwo, panowie, państwo, partię. Tak. Koniec sierpnia. Tak. Na Grunwaldzie, na polach Grunwaldu była taka jakby inauguracja tego naszego wydarzenia to politycznego. To przy ognisku z pochodniami, to nie, że nie, to nie, było nie. to nie później? Nie, na wzgórzu grunwaldzkim, przy pomniku grunwaldzkim, a tam już przy ognisku odbywały się nasze prywatne spotkania, które dosyć były dramatyczne, ale były prawdziwe, były prawdziwe. Dramatyczne? Tak, dlatego że my wszyscy jesteśmy bardzo prawdziwi i dochodzi czasami między nami do gwałtownych wymiany zdań i musieliśmy się, że tak powiem, zachować w sposób bardzo atrakcyjny dla szpiegujących nas kamer. Mówiąc krótko, była tam klasyczna awantura, która się skończyła właściwie pozytywnie, ale wizyjnie była bardzo dramatyczna. To między ktoś tam wszedł do was. Tak, 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 tak to wyglądało. Pominijmy szczegóły. Ktoś udawał kogoś innego niż był, został rozpoznany. Musieliśmy, że tak powiem, wyrzucić go ze swojego organizmu. To poszło na różne tam portale internetowe. Żyje własnym życiem. No tutaj w ostatniej Gazecie Wyborczej też dziennikarz pisze, tak jakby trochę był w taka tak. rola wcieleniówki tak zwanej, tak. czyli że dotarł do różnych osób wśród kamratów jeśli to prawda. Jeśli to prawda, jeśli to prawda. Z nimi Tak. Rozmawia. No ja tak cały czas próbuję, ale widzę, że pana nie uda się tak. Nie uda się, tylko skończę. Roznegliżować. Nie, zaraz mi pani roznegliżuje. Tylko jeszcze skończę to i proszę mnie rozbierać. Bo zapomniałem, w tym Teheranie, w 1943 roku w styczniu, jak się zorientowali, że świat już jest ich, i nagle ktoś mówi, ale zaraz. Po drodze do Berlina mamy 30-milionowy naród polski. Co z nim będzie? I proszę pani, proszę państwa, Winston Churchill, bezwzględny Angol, morderca kobiet i dzieci. Jego przeszłość to jest między innymi pacyfikowanie buntujących się Hindusów. On pisze w swoich pamiętnikach, że było, jak on to napisał, nieprzyjemnie patrzeć, jak żołnierze strzelają do kobiet i dzieci i one padają trupem. Ale Anglicy tak mają, jak powiedział Jaś Fasola, najlepiej im idzie wojowanie z ludźmi ubranymi w patyki i w trawę, wtedy zawsze odnoszą zwycięstwo. Więc Churchill zaciągnął się swoim cygarem, tak, tak mu się dym zakręcił w ustach i mówi, Polakom zrobimy powstanie. I jak powiedział, tak zrobiono. Przypomnę, że powstanie w Warszawie nie miało wybuchnąć. 250 tysięcy zabitych Polaków w sumie straciło życie przez powstanie warszawskie około 500 000 ludzi. Choroby, rany, głód, obozy. Ja się na to nie mogę zgodzić. Teraz proszę mnie rozebrać, pani Marko. Powiedział pan, że musi pan mówić, ponieważ w rozpaczy musi pan być wulgarny. Tak wyszło. Bo tak wyszło, ale na przykład zupełnie mi do pana nie pasuje i nie mogłabym w to uwierzyć, że pan jako osoba, która jest dobrym ojcem i tak o panu pana córka. Ojczymem. Ojczymem, tak. Nie wiedziałam, czy mogę o tym powiedzieć. Nie, walimy śmiało, to wszyscy o tym tak? wiedzieli. No nie, no wszyscy piszą inaczej, więc... Znaczy, więc tak, pani Monika, oficjalnie. To jest... Michalina Olszańska jest córką mojej żony. Ja brałem udział w jej wychowaniu. Powiem pani tak, myślę, że łatwiej się wychowuje dziecko, które nie jest... Naszym biologicznym dzieckiem. Ma się respekt do jego istnienia. Aha. Myślę, że wielu rodziców wobec swoich dzieci no,
nie ma tego dystansu. Ja miałem świadomość, że to nie jest moja biologiczna córka, więc może byłem bardziej tolerancyjny, może bardziej uważny. Że nie bardziej się pan starał, tak? Może się, tak, bardziej się starałem, bo to jest tak, rodzice, dzieci potrafią być bardzo niegrzeczne wobec rodziców, bo wiedzą, że rodzic wszystko wybaczy, ale w drugą stronę też tak prawdopodobnie działa. Tak, bo różnica między matką włoską a matką żydowską, słyszałem ten dowcip w telewizji włoskiej, wie pani na czym polega? Nie, ale proszę powiedzieć właśnie. Matka włoska mówi, zjedz ten makaron, bo cię zabije. A matka żydowska mówi, jak nie zjesz tego makaronu, to się zabije. Tak więc myślę, że do dzieci obcych potrafimy się wznieść na wyższy poziom psychologiczny. Tak sobie myślę. Jak pan sobie myśli, z drugiej strony, jak się popatrzy na to od takiej atawistycznej strony i patrzy się na te raporty jakieś policyjne i te dzieci katowane przez tych tak zwanych konkubentów matek. A tu mówimy o patologii. Mówimy no, o patologii, mówimy. Ale to... No, na szczęście nie byłem patologią, pani Moniko. Powiedział pan, że ma pan też dwóch synów. Tak, i to jest w dokumentach sądowych, każdy akt oskarżenia, tam te wszystkie dosie są wymieniane. Mam dwóch synów, tak, 81 i 83 roku urodzeni. Niestety nie byłem dla nich ojcem. Znaczy, biologicznie jestem ojcem, nigdy się z nimi nie kontaktowałem, nie miałem udziału w ich wychowaniu. Byłem bardzo młodym człowiekiem, przepełniony ideami różnymi. I no cóż, nie żałuję Pan Bóg żałuje. Dzisiaj, mając 62 lata, mam coś takiego, co się nazywa melancholia straconego czasu. Że nie widziałem, jak rośli, nawet ich zdjęć nie oglądałem. Wie pani, dzisiaj jest to nie problem. W smartfonie jest wszystko, cały świat. Natomiast kiedyś zdjęcia to trzeba było pójść zrobić do fotografa, wywołać, więc nie widziałem, jak byli małymi chłopcami, jak byli młodzieńcami. Nie mam z nimi żadnego kontaktu, nie szukam tego kontaktu. Oni zresztą ze mną też nie szukają kontaktu. To spowiadam się pani jak na spowiedzi. Nie, bo ja chciałam, żeby wie pan, i ja byłam pana ciekawa, ale tak. Myślę, że też to, o czym pan mówił wcześniej właśnie i o mundurze i o tym wszystkim, to jest powszechnie znane. A ja chciałam też pana zobaczyć jako człowieka, no bo tak jakby się czytało gazety i oglądało też pana wystąpienia, oczywiście. No to troszkę, ja kiedy po raz pierwszy chyba zobaczyłam panów, w jakimś występie, to ja uważam, że wy coś parodiujecie i że to bardzo dobrze się bawicie. I ja się bawimy też... się dobrze. No i właśnie, prawda. Ja też się bawiłam, a potem kiedy się zaczęło okazywać, że to jednak są rzeczy poważne i poważnie traktowane przez inne osoby, ale chciałabym, żebyśmy ten wątek właśnie, pan mówi o synach i teraz to, że ta pana wulgarność, ona jest tą wulgarnością wywołaną przez to, że no, że pan widzi, że jest dramat i trzeba wobec tego dramatycznie mówić. I mało czasu mamy. I mało czasu. Ale jak pan mówi teraz, jako ojciec, że gdybym się dowiedział, że mój syn jest pedałem, to bym go zabił. No to po co takie coś? Poruszamy ten temat? No ale pani piszą Wojciech, o tym. Tak. Ja nie wycofuję żadnego słowa. Szanowna pani Moniko, z całym szacunkiem, to co powiedziałem, powiedziałem prawdę. Biorę to na siebie. Nie wycofuję żadnego słowa. To jest wielki problem naszych czasów. To jest program socjologiczny do rozregulowania relacji międzyludzkich, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ja to powiedziałem, kiedy byłem wzburzony, ale całkowicie świadomy. Nie chciałbym, żeby nasza dyskusja się... Nie, to jest jeden wątek, ale to jest, ale to mnie zabolało. Tak, ja wiem, mam świadomość, to znaczy, zabolało. Nie dlatego akurat mnie zabolało, że mój syn jest gejem. Gdyby był, to bym go nie zabiła i tylko bym wspierała go wszystkim. Ja tego nie dźwigam. Nie dźwigam tego, co nam jest serwowane. Nie dźwigam tego, w jakim kierunku idzie nasza rzeczywistość i jak to, co jest normą, staje się obśmiewane, staje się dyskryminowane. Natomiast
wszystko konsekwencje przyzwolenia na homoseksualizację naszego społeczeństwa idą tak daleko, że młode matki prowadzą swoje 4-letnie dzieci do poradni, bo chłopczyk stwierdził, że jest dziewczynką i zaczyna mu się serwować hormony, żeby on tą dziewczynką się kiedyś tam stał w 18 roku życia. Na to nie ma mojej zgody. To zdanie nikt mnie nie oskarżył. To tylko słowa. W ogóle jestem ja, Marcin Osadowski, jesteśmy sądzeni za słowa. Za mowę nienawiści. Tak to się oficjalnie nazywa. Za gadanie. No zagadanie, ale jak pan mówi, że pan pewnych słów by nie cofał. Ma pan świadomość tego, jak na przykład przerażająco to brzmi? Bo różne rzeczy są śmieszne. Tak, gdzieś, to prawda. Tak, i też, ja nie wiem, właśnie też, to już taka dygresja. Ktoś, kto się pojawia na Twitterze jako Kaligula i was rzuca filmiki z wami, nawet to nie jest... wiem. Tak, myślałam, że tak. Czy to jest wasz sprzymierzeńca? Nie, I właśnie, tego czy to nie jest wiem. któryś z was nawet? Nie, nie, nie. Czy też, bo on sobie też taką tak zwaną bekę też z was robi, ale mam myślałam, świadomość, tak. Ale jednocześnie, no, jak się wchodzi na Twittera i chce się was zobaczyć, to... Na Twitterze w ogóle nie jesteśmy. Ale nie, to właśnie ten Aha. człowiek, co się nazywa Kaligula, i on rzuca i zresztą robi jakieś memy, ale ciężko pracuje. Myślałam, że to jest też wasza nie, nie. zabawa. Nie. Tak, Twittera, nie? Twittera nie obsługujemy. Jesteśmy na TikToku, na YouTubie, mamy własny serwer i jesteśmy na D-Live'ie. Tak, to są te portale. Tak, i tak, no i tak jak mówiłam, jak panowie przyszliście, że przez was miałam cały weekend piosenka po głowie mi chodziła, tak? Tak. Tak, tak. Nie mamy komputerów, ale mamy czas, tak, jak śpiewaliście, czysta tak, prawda, ale tak. Dokładnie tak było. W każdym razie, i to było bardzo pogodne, pojechaliście na Wyspę Wolin, pokazywaliście morze, piękne tak. drzewa, stare pomniki przyrody. Bardzo przyjemne. Natomiast w takich momentach, kiedy właśnie krzyczycie śmierć i jakiś jest chór was, który powtarza po trzykroć Tak, śmierć, tak, śmierć, tak. śmierć, jest to jeszcze w anturażu pochodni nocnych, jakiś czegoś takiego, no Groźnego. jest tym coś groźnego. Jeżeli to się jeszcze łączy z jakimiś konkretnymi nazwiskami, które tam się pojawiają, konkretnymi osobami czy politykami, no to jest rzeczywiście nawoływanie do tylko czy więc jeszcze gdzieś to się pojawiło, nie wiem czy też pan ten, że w jakiś sposób czcicie, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale mordercę, czy zabójcę, mordercę prezydenta Narutowicza. Tak, ale to wchodzimy na już na bardzo poważną politykę. Ale to nie, ja bym chciała, żebyśmy, że to nie jest właśnie polityka, tylko pewien rodzaj przekazu. Pan z pełną świadomością tego, że jest pan bardzo wyrazistą osobą. Staram się, staram się. Ale też poprzez to, że był pan w teatrze, przy amantem, potem też... Nie, chyba amantem jeszcze nie zdążyłem być. Byłem... Ale tak wszędzie opisują, że amantem i ja bym powiedziała, że uroda, oho. No dobrze. No, no, dlatego tam próbuję te guziki rozpinać. Mogę tak, to, mogę to przyjąć. W każdym razie jest pan wyrazisty. Ma pan też no, umiejętności aktorskie. Czyli jest to bardzo dla niektórych osób przekonywujące, a dla niektórych no właśnie może być przerażające. No są też osoby, które to tak, jakoś jak tam ach, śmieszy. Bardzo O to dziękuję, chodzi. bardzo dziękuję, że pani to poruszyła. Odmawia się mi bycia tym, kim jestem. Puentuje się to, facet udaje, bo facet jest aktorem. Gdybym był śmieciarzem, nikt by mi nie wytykał mojego śmieciarstwa. Ale to ja Natomiast... nie wiem, czy to jest wytykanie. Ja mówię, że Tak, pan... nie wierzą, ludzie nie wierzą, że ja mogę taki być. I teraz wracając do postaci Niewiadomskiego, który dla mnie jest żołnierzem. To jest człowiek, który przez swój indywidualny czyn zatrzymał wojnę domową w Polsce. Ponieważ postać Narutowicza jest no, wyidealizowana. To nie był człowiek, który był zainteresowany polskim interesem narodowym. Prezydentem miał zostać Zamoyski. Człowiek bardzo, bardzo zasłużony. Narutowicza na urząd prezydenta wyniosły wrogie narodowi polskiemu siły.
I jedną z pierwszych rzeczy, którą jako prezydent Rzeczpospolitej dokonał Narutowicz, to było ułaskawienie mordercy, który był Ukraińcem i który zabił Polaka. To tak w naszym życiu byli też Olszańscy, którzy we Lwowie w 1918 roku na Górze Straceń walczyli z Ukraińcami o polski Lwów. Więc ja jeszcze noszę na sobie całą świadomość tę historyczną. Niewiadomski, który zabił Narutowicza, oddał się w ręce prawa, zażądał dla siebie kary śmierci. To przede wszystkim, nie wiem, czy pani czytała jego pracę na temat sztuki Niewiadomskiego. Nie. To bardzo polecam, bo to jest piękna literatura, to są fantastyczne konstrukcje słowne, gramatyczne. To człowiek, który do dzisiaj jego prace nie straciły na ważności, jego pracy o wychowywaniu młodzieży. On się poświęcił, ponieważ wiedział, do czego będzie ta prezydentura Narutowicza prowadzić. Zastrzelił go w zachęcie przed obrazem chyba Wyczółkowskiego. No, to nie jest takie ważne. Został zabity. Proces trwał jeden dzień. Jest literatura, gdzie on to wszystko precyzyjnie wyjaśnia, dlaczego Narutowicz musiał zginąć. No, bardzo, bardzo poważne rzeczy. Chciałbym, żebyście Państwo, którzy nas w tej chwili oglądacie, żebyście nie spuszczali tak od razu do kloaki postaci Niewiadomskiego, tylko dlatego, że zastrzelił prezydenta Narutowicza. Jeśli was będzie stać na to, to pochylcie się nad tą postacią, poczytajcie, co on mówił, co zostawił i poczytajcie, kim był Narutowicz. To tak zeszliśmy teraz na taki już bardzo polityczną płaszczyznę, a mieliśmy dokonywać mojej wiwisekcji osobistej. Tak, ale wie pan, to nie jest takie właśnie, znaczy polityczne to jest, ale to zależy, jak ten aspekt się będzie no, rozpatrywało. Tak, jeżeli mówimy o tym, że właśnie krzyczycie śmierć, tak, Wrogą ojczyzny. tak, śmierć wrogom Tak. Chrystusowi po trzykroć, nie ma pan takiego poczucia, że oczywiście na wojnie strzela się Wroga. do wroga Tak. i to jest oczywiste. Tak. Natomiast ciągle mamy jednak pokój. Na szczęście. Na szczęście, natomiast nie uważa pan, że no, może się wydarzyć jakieś nieszczęście i że wśród osób, które będą pana słuchały, na które pan może mieć nieprawdopodobnie duży wpływ, że zdecyduje się i rzeczywiście znajdzie tego kija i kogoś zabije, czy zastrzeli, czy Pani Moniko, nie boję się tego. nie. To się nie stanie. Dlatego, No. że tak jak ja znam ludzi, którzy tworzą ruch kamracki, bo struktura ruchu kamrackiego jest bardzo ciekawa. Jest to ruch całkowicie oddolny. Jest to organizacja bez organizacji. Mówi się, że jestem liderem tego ruchu, ale to jest konsekwencja naszej działalności internetowej. Natomiast stowarzyszenia są bardzo indywidualne, samorządne, niezależne i związane z regionem, z którego pochodzą. Powstały te stowarzyszenia w sytuacji tych 2 lat tej pandemii, która bardzo nas przećwiczyła, ale się okazuje, że to myśmy mieli rację, bo wszystkie raporty, które teraz pojawiają się, chociażby sławne przesłuchanie pani dyrektor z Pfizera, która się przyznała do rzeczy karygodnej, że oni kompletnie nie wiedzieli, co puszczają, nie znali konsekwencji tego eksperymentu medycznego, natomiast zostali zwolnieni z odpowiedzialności. Przecież producent nawet oranżady bierze odpowiedzialność za jej konsekwencje spożywania tego napoju. Tutaj mało, że oni zostali zwolnieni z odpowiedzialności, to na nas jeszcze wywierało się obowiązek przyjęcia tego eksperymentu medycznego. Nie będziemy w ten temat wchodzić. W każdym razie ten okres pandemiczny wyzwolił ogromne pokłady samoobrony społecznej, bo też w biedę, którą ludzie zostali wpędzani, te padające firmy, te zamykane zakłady pracy, ten cały lockdown. Ludzie nagle dostrzegli, że
zagrożony jest ich byt. To prawda. W dzisiejszych czasach, kiedy elita państwa kompletnie się nie przejmuje tym, że na przykład piekarnie w Polsce dostają rachunki za gaz 6-krotnie większe za miesiąc niż one były przedtem, ale nie ma takiego powodu, kiedy zamknęło się tyle kopalni, które to kopalnie mogłyby w tym momencie zabezpieczyć całkowicie nasze potrzeby energetyczne. Mówię tak oględnie, ale na przykładzie Krupińskiego, to taka kopalnia, w której zostało 700 milionów ton węgla. I ten węgiel mógł być zgazowany, żebyśmy pozyskali jego gaz. To nie jest nowa technologia. Na gazowni warszawskiej, która została otwarta w 1888 roku, jest napis na ulicy w Warszawie na Woli. Tam są gigantyczne zbiorniki gazu, które pozyskiwano z zagazowywania węgla. Czyli technologia jest stara, XIX-wieczna. Nam się, Polakom elity rządzące i polityczne elity mówią, zaciśnijcie zęby. My nie zmarzniemy, a wy zaciśnijcie zęby. Rząd się ogrzeje. Płaćcie więcej. Nie macie pieniędzy? Nie szkodzi. My mamy. Dajcie sobie radę. I tu jest ruch kamracki. Żadna inna partia polityczna w tej chwili w Polsce nie ma do zaproponowania ludziom żadnego programu, żeby skończyć to szaleństwo. Dlatego idziemy do władzy, żeby odwrócić, mówiąc krótko, żeby odkopać kopalnię Krupińskiego, która ma jeden z najlepszych węgli, czy węglów, jak to będzie po polsku, w liczbie mnogiej. Jeden węgiel, który tam jest, to jest jeden z najlepszych węgli do pozyskiwania koksu. Tak samo całe Zagłębie Wałbrzyskie. Jestem chłopak z Dolnego Śląska, w Książę jeździłem konno. Na moich oczach degradowane było Zagłębie Wałbrzyskie. Ludzie, których znałem, z roku na rok stawali się nędzarzami jak z powieści, może nie z Oli, ale niewiele daleko. Oni wyjechali z Polski. Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, Unia Europejska zażądała od Millera i Kwaśniewskiego 6 milionów młodych Polaków. I oni im dali te 6 milionów, tylko że sytuacja polityczna spowodowała, że nie wyjechało aż tyle, bo co róż były jakieś wybory. Niemniej, pani Moniko, ta korba przykręcenia nas do tej biedy, stworzenia trudności egzystencjalnych. Przecież ci młodzi ludzie wyjeżdżali nie tylko, żeby się bawić, ale żeby ciężko pracować. Mówi się, że wyjechało 3 miliony młodych Polaków na stałe. Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polaków poniżej 20 roku życia było 10 milionów. Byliśmy młodym narodem, młodzi ludzie odkarmieni, odchowani, zdrowi, gotowi do pomnażania dochodu narodowego państwa. Ale państwo polskie, które znamy, ma zostać przetransformowane na, i powiem tu brutalnie, na lotniskowiec amerykański. A nasi młodzi mężczyźni mają stanowić zaplecze tej armii, która będzie realizowała amerykański interes narodowy. Na to, zgody nie ma. Ale pojawia się to, pan powiedział, nie ma takiej partii. Nie ma takiej partii. Idziemy, tylko jeśli pan pozwoli, powrócimy do tego wątku. Ja powiedziałam, czy pan się nie obawia, że może Nie obawiam się. Znam ludzi. Ale właśnie, ktoś na przykład przez was odrzucony na przykład. Da se radę. Ponieważ struktura ruchu kamrackiego jest taka, że są stowarzyszenia, które u nas nie ma dyscypliny ideologicznej. Nie, dyscyplina ideologiczna jest. Całe przysiędze nawet. Jest. Natomiast nie ma, tak, ci co składają przysięgę, nie wszyscy składają przysięgę kamracką. Zaprzysiężeni nie są wszyscy. I nie ma musu. Natomiast, wie pani, jeśli Węgrom nie przeszkadza tani gaz, prezydentowi Węgier nie przeszkadza, że jego obywatele będą za gaz płacić
niewielkie pieniądze. On się nawet z tego powodu cieszy. To nie mogę zrozumieć, że nasi politycy tak zdecydowanie są innego zdania. My, Polacy, mamy płacić najwięcej, najdrożej i wychodzi na to, że rzeczywiście tak jest. Mamy zacisnąć zęby, ponieważ oni muszą udowodnić swoim sojusznikom, że wypełnią ich plany polityczne. Przecież nawet Niemcy wyłamują się spod tak zwanych ustaleń międzynarodowych, jeśli idzie o sankcje na Rosję. Nawet Niemcy się nie odważają wpychać swoich obywateli aż w taką straszliwą katastrofę. Znam piekarnię w Anopolu. Płaciła ta piekarnia za gaz 6 tysięcy złotych miesięcznie. Rachunek, który przyszedł, opiewał na 28 tysięcy. Proszę Państwa, nie ma takiej potrzeby ekonomicznej. To jest wojna. To jest... Nie wiem, czy chcą Polaków tak bardzo rzucić na kolana, czy ćwiczą zachowania społeczeństwa, na ile jeszcze można temu społeczeństwu dokręcić śrubę. Mnie policjanci, których nie stać na spłacanie kredytów mieszkaniowych, a jakie to mają mieszkania ci policjanci, 52-metrowe mieszkania i rata kredytu nie starcza już, ich pensja nie wyczerpuje raty kredytu. I pyta się mnie policjant i mówi, to co to będzie? Spłacam 15 lat, za chwilę przestanę spłacać i co? Zostanę zlicytowany przez komornika, a ja, policjant, funkcjonariusz państwa, pójdę pod most? Na naszych oczach rozpada się państwo. Nie znamy wszystkich szczegółów. Cieszmy się, że nie ma wojny, bo jak zaczną lecieć bomby, strzelać armaty, to już będzie pozamiatane. Więc my musimy być radykalni. Nie widzę żadnego innego ugrupowania politycznego, które by w tak prosty sposób sformułowało swój program polityczny, panie Moniko. To jest tylko kilka punktów. Polak w Polsce właścicielem. Polak w Polsce gospodarzem. Polak w Polsce gospodarzem. Proste. To jest przekazywanie, przejęcie tego, co wypracowały pokolenia przed nami, naszych dziadków i ojców, i przekazanie to naszym dzieciom, a my to tracimy. Inflacja, która już wszyscy wiemy, że jest sztucznie wygenerowana, pochłania nasz dorobek. I ruch kamracki składa się z bardzo pięknych ludzi, dowcipnych ludzi. To są prawdziwi ludzie. Oni nie potrzebują być zaakceptowani przez establishment i mainstream. Mainstream, tak się mówi? Mainstream, tak. Nie potrzebują. My jesteśmy wyzwoleni z tego. Nie będą nas pokazywać ani w telewizji, ani w TVN, ani w Polsacie, ani w telewizji, w TVP na pewno. My się sami pokazujemy we własnych telewizjach. Idziemy do władzy, podejmujemy grę demokratyczną. O, może się to nam nie udać. A może się okazać, że jeśli wrogi, bardzo dziwny twór naszemu ruchowi, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, na którego czele stoi człowiek skazany prawomocnym wyrokiem, człowiek, który uciekł z Polski, Norwegii, i ukrywa się w Norwegii, tak. I to jest organizacja prywatna. Szacuje nasz ruch na 40 tysięcy ludzi. No to ja nie będę zaprzeczał. Powiem tylko, że nie doszacował. Przez skromność nie zaprzeczam. Tak, przez skromność nie zaprzeczę. I szanowna pani Moniko, radykalizm nasz, radykalizm mój bierze się z braku czasu. Przeciwnik jest świetnie przygotowany. Powiem tak. Kiedy 26 lutego wybuchła wojna na Ukrainie, to na polskich urzędach momentalnie tego samego dnia pojawiło się tysiące flag ukraińskich, jak Polska długa i szeroka. Wiemy, że te flagi już były szyte od 2019 roku. Bo? Dlaczego? Ponieważ program jest taki geopolityk amerykański Friedman,
Oni w ogóle, ci geopolitycy amerykańscy, tak sobie ćwiczą na cudzych społecznościach. Najwyżej się pomylą. Ukrainizacja Polski jest faktem. Ona jest ekonomiczna, ona jest propagandowa, ona jest polityczna. Ja się nie mogę zgodzić, że mój prezydent, znaczy prezydent państwa, którego jestem obywatelem, i premier wchodzi w sojusz z państwem, które czci Bandera. Banderę. Wystarczyłoby tylko, żeby Ukraina wycharknęła ze swojej konstytucji i zlikwidowała pomniki Bandery, który był Polakożercą, wydał rozkazy wymordowania wszystkich Polaków, i mamy inne państwo za wschodnią granicą. Dochodzi do schizofrenii. Żeleński, Poroszenko przyjmują defilady żołnierzy, którzy noszą runiczne znaki SS i symbole dywizji SS Galicjen. Nie widzą w tym nic zdrożnego. To są te same dywizje, które mordowały Polaków, ale też mordowały Żydów. I pan prezydent obściskuje się z człowiekiem, który staje na baczność przed kombatantami ukraińskiej powstańczej armii i mają flagi w rękach czerwono-czarne. To jest schizofrenia. To jest dokładnie tak samo, jakby Niemcy nagle w tym kryzysie stwierdzili, że Hitler miał rację, i zaczęli wyjmować Hitlera na taki sam wzór jak Ukraińcy Banderę, i do konstytucji niemieckiej, nie wiem, czy Niemcy w ogóle mają konstytucję, ale załóżmy, ustawą Bundestagu napisaliby, że sam Hitler jako polityk miał dużo racji i osobiście nikogo nie skrzywdził, i my go wyciągamy z niebytu. I wyobraźcie sobie Państwo, że nasz prezydent zachowuje się tak samo do kanclerza Niemiec czy prezydenta Niemiec, jak się zachowuje do Żeleńskiego. Obściskuje go i go kocha. A tymczasem w Berlinie jest stawiany wielki pomnik Adolfa Hitlera. Bo takich pomników na Ukrainie jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Zmiany nazwy ulic. Co mamy mówić naszym dzieciom, że rzeź wołyńska, no rzeczywiście była straszna, ale cichosza, cichosza, nie możemy o tym mówić. Z mojej rodziny zginęło kilka osób w tej rzezi wołyńskiej. Moja babcia, Marysia Olszańska, wyszła przed dom z mauzerem, w którym był tylko jeden nabój, ale sąsiedzi, którzy przyszli ją zabić, nie wiedzieli tego, ale wiedzieli, że to jest twarda kobieta, ponieważ przez lata ją poznali. Jak ona przeładowała ten mauzer, to wiedzieli, że ona ich naprawdę zabije. I tylko dlatego przeżyła. I co, mamy udać, że tego nie było? 250 tysięcy ludzi? Jak mamy budować przyszłość? Kim mają być nasze dzieci, jeśli zapomnimy o tamtych ofiarach? Bo co, bo to było 43, czyli to było 57 plus 22, 79 lat temu? Więc już o tym nie mówmy. Czytelnicy Gazety Wyborczej piszą takie zdania: niech się Polska rozpadnie, byle Ukraina wygrała z Rosją. Inny komentarz człowieka, Marcin chyba Skalski się podpisywał, że dla zwycięstwa Ukrainy w tej części Europy niech z Polski zostanie czarna dziura. No, to są oczywiście ekstremalne wypowiedzi, one się zdarzają. Ulica coraz częściej, ta nie mainstreamowa, jak się, nie wiem, jedzie taksówką, czy też czasami w jakimś sklepie, albo ktoś się odważy, to takie, to o czym Pan mówi, to pobrzmiewa. Może niekoniecznie związane z samą historią, ale też, no, z, powiedzmy tym, że Ukrainizacja, tak? jakieś przywileje, których Polacy nie mają, a tutaj mogą być i jakby one były do przyjęcia dla wielu osób na samym początku wojny, Tak. wpływem emocji, że teraz no jednak no przede wszystkim państwo powinno swoich obywateli Tak jest. chronić, szczególnie w trudnych sytuacjach. Więc myślę, że tutaj pod tym względem pan no,
trafia na dobry grunt. Mówi Pan, że nie ma takiego ugrupowania i ja się zastanawiam, jaka jest relacja Pana z Konfederacją? Bardzo zła. No właśnie, Bardzo zła. bo teraz Znaczy, gdzieś, musimy bo sprecyzować, co też to znaczy to Konfederacja, tak? Konfederacja, no to mówimy o całej Konfederacji, tak? No bo możemy, wiem, i wiem, że też kiedy tam była kwestia Pana Grzegorza Brauna, Pan tam zaś się demonstrował tam pod Sejmem, tak? Tak, Tak. byliśmy, W związku z tym i z tego, co zapamiętam, to już było wtedy, kiedy oglądałam, tak. że Pan bardzo krytycznie podszedł do właśnie osób z Konfederacji, że kiedy wyprowadzają ich posła, tak, to że oni siedzą cicho. Niestety Konfederacja się składa z kilku członów, tam jest tak zwany Ruch Narodowy, jest partia Korona i Korona Grzegorza Brauna. i wolnościowcy. Tak, wolnościowcy. Jedynie Grzegorz Braun przez ten okres czasu rzeczywiście artykułował niezgodę na to, na te wszystkie uchwały, które w sądach, już w konkretnych, bardzo personalnych historiach konkretnych ludzi, sądy udowodniły, że Grzegorz Braun miał rację. Zresztą To chodzi o te rzeczy związane ze Ze szczepieniami. szczepionkami, z maskami, z całym tym naszym penalizacją tej pandemii. W sądach ludzie wygrywają z policją, z urzędami, ale wtedy, kiedy ta uchwała była przyjmowana w Sejmie, to tylko Grzegorz Braun protestował. Rzeczywiście. Grzegorz Braun poręczył za nas, za Marcina Osadowskiego i za mnie, kiedy dwukrotnie zostaliśmy osadzeni w areszcie tymczasowym. Raz na 4 tygodnie, drugi raz na sto kilkanaście dni, nieproszony przez nas, ponieważ uważał, że zostaliśmy zamknięci za słowo i zostaliśmy potraktowani najcięższym środkiem zapobiegawczym, czyli aresztem tymczasowym. Podczas gdy wypuszcza się ludzi, którzy popełniają bardzo konkretne czyny, już fizyczne. I rzeczywiście nie ma partii. A, bo o co chodziło tam pod Sejmem? My z Marcinem Osadowskim przeczytaliśmy, pani Moniko, ustawę sejmową ze 27 stycznia 2022 roku, gdzie cały Sejm, poza posłem Braunem, opowiedział się za militarną pomocą dla Ukrainy. Krótko mówiąc, wepchnął nas w ten konflikt. Stanęliśmy po stronie konfliktu, po stronie Ukraińców przeciwko Rosji, ustawą sejmową. Podczas gdy społeczeństwo polskie w ogóle nie wie, co się działo od 14 roku w Donbasie, na przykład, gdzie bombardowana była ludność cywilna, gdzie toczyła się normalna wojna. To było totalne embargo w Polsce na ten temat. Ale już takiego embarga nie było w Ameryce albo na przykład w Anglii. I stamtąd dochodziły do nas wieści, co się działo w Donbasie, co się działo tam w Ługańsku. My, Polacy, tylko się dowiedzieliśmy, że mamy stanąć po stronie Ukrainy w tej wojnie, bez dyskusji, zagłosowali ci ludzie. Następnym krokiem będzie co? Mobilizacja? Widzimy, że następnym krokiem było oddanie broni polskiej Ukraińcom, naszego majątku, czołgów. Wspieramy 9 miliardów złotych, do których się przyznał Morawiecki, że dał Ukrainie bezzwrotnie. 1 miliard euro, które zawiózł Duda na Ukrainę bezzwrotnie. Jako narodowiec, jako Polak protestuję. Mamy polskie dzieci, mamy polskie rodziny, które ciężko pracują i spłacają kredyt w banku za mieszkanie, który to kredyt okazuje się jest sztucznie zawyżony, ponieważ sam pan Morawiecki się zwrócił do kolegów bankowców, żeby może obniżyli swoje zyski. Więc Polaków się zostawia pod wiatr w niebezpieczeństwie biedy i wojny, a pomaga się innemu narodowi, który jest coraz bardziej roszczeniowy. Ja znam Ukraińców. Wiele razy mówiłem, powtórzę. Znam Ukraińca, który od 12 czy 13 lat jest kierownikiem sklepu w Polsce. Na Powiślu. Znamy się. I on mi powiedział takie zdanie, kiedy wybuchł drugi Majdan, że on nie ma problemu z tym, że ja jestem narodowcem, czy nawet nacjonalistą, tak? Chociaż nacjonalist to jest tylko słowo z angielskiego. Czyli jestem narodowcem.
On się mnie nie boi. On się boi funkcjonariuszy banderowskich, którzy tu przyjdą i tu będą tworzyć struktury. Ja mówię, jakie struktury? Struktury oparte na ludności ukraińskiej, która w 1947 roku w akcji Wisła została rozlokowana na Mazurach, na Pomorzu i na Dolnym Śląsku. I ci ludzie się nigdy nie pozbawili kompleksu polskiego. I oni, ja nie mówię, że wszyscy, ale znakomita większość rosła wśród nas, żyła wśród nas. My ich nie rozróżnimy, bo oni mówią po polsku, chodzili do polskich szkół, ale oni coraz śmielej sobie pozwalają artykułować zdania antypolskie. No to we własnym państwie rozbrojeni, nieprzygotowani, mamy się czuć tak niepewnie? Policjanci, z którymi mam do czynienia bardzo często ostatnio, mówią, że są instrukcje, że Polaka się zamknie na przykład za posiadanie narkotyków, a Ukraińca nie. Puści się go. To tracimy, to jest ukrainizacja państwa. Jeśli Gowin, jest taki polityk, kojarzy go Nie, pani? oczywiście, Tak. Jarosław Gowin. Pozwolił sobie 2 czy 3 lata temu powiedzieć, że młodzi Ukraińcy zastąpią nową polską elitę inteligencką? To znaczy, gdzie będzie nasza młodzież? Ja nie słyszałam tego. Tak on to powiedział otwartym tekstem. Jeśli, proszę bardzo, pani Gosiewska, która oszalała na punkcie Ukraińców wręcz, wyartykułuje zdania nie do przyjęcia. Mamy im naprawdę oddać nasze państwo. Oni oficjalnie żądają, ta doktryna banderowska żąda od nas 16 powiatów. Ja nie słyszałem, żeby rząd ukraiński ukrócił te żądania albo się ustosunkował do nich negatywnie. No w takim nam przyszło żyć czasie. To jest tak. Natomiast, wie pani, poznając Amerykanów, to jest ich wina, to oni postawili na banderyzację Ukrainy, bo poprzedni prezydent Ukrainy, legalnie wybrany w legalnych wyborach, Janukowycz, który został wyrzucony z Ukrainy, tak, zamachem stanu. Wszyscy ten zamach stanu pochwalili, ale to był zamach stanu za amerykańskie pieniądze. Victoria Nuland w Senacie amerykańskim przyznała się, że drugi Majdan kosztował Stany Zjednoczone 5 miliardów dolarów za ich pieniądze. I ci geopolitycy amerykańscy, którzy chcą stworzyć Międzymorze w tej części świata, czyli Bałtyk, Polacy, Litwa, część Białorusi, Ukraina, jakiś nowy twór państwowy, to się dla nas Polaków bardzo źle skończy, bo my zostaniemy zepchnięci ekonomicznie na krawędź biedy. I tylko ruch kamracki mówi o No tym właśnie, co wprost. wy chcecie zaproponować? Tak bardzo konkretnie, poza karą śmierci. A o karze śmierci nie mówiliśmy. Mówiliśmy Ale nie, tylko o właśnie. życzeniu śmierci. No właśnie, no i się Pani zastanawiam, Moniko. ale to ciekawe, czy właśnie bylibyście za karą śmierci. Pani Moniko. Grzegorz Braun, z tego co pamiętam, Tak, tak. pewnie też. Ja jestem za tym, żeby w prawie polskim istniała kara śmierci, ponieważ jej brak stwarza niebezpieczne zjawisko i poczucie bezkarności wielu ludziom, którzy ważą się na czyny ostateczne. Może by się nie ważyli, gdyby wiedzieli, że jest w prawie polskim taka kara śmierci i ona jest zasądzana i jest wykonywana. A to bardzo nieprzyjemny temat. No a Ale pani, jak mówimy o pa, śmierci, jak pani mówimy o Moniko, wojnie, to... jeśli, pani Moniko, jeśli kopalnia Makoszowy, 900 milionów ton węgla zasypane, kopalnia Krupiński, 700 milionów ton węgla zasypane, zlikwidowane prawie wszystkie kopalnie, bo walczymy z dwutlenkiem węgla. I konsekwencją tej politycznej decyzji jest wpędzenie milionów ludzi
w biedę, w nędzę, w nieodwracalne procesy. Ktoś podejmuje te decyzje. Może gdyby w kodeksie karnym polskim była kara śmierci, ci ludzie, którzy tak sobie lekce traktują... Jak afera mięsna? Nie, to straszne. Nie, afera mięsna była... To był, jak to się mówi, genius loci, tak? Duch czasów to był. Dzisiaj na to patrzymy i przecieramy oczy ze zdziwieniem, że coś takiego się wydarzyło. Ale zamknięcie polskich kopalń, zlikwidowanie polskiego przemysłu, to już nie jest afera mięsna. To jest spauperyzowanie całej masy Polaków. Nam nigdy nie powiedziano, jaką cenę zapłaciliśmy za tak zwaną transformację, którą wymyślił nam pan Sachs. Nigdy nam tego nie powiedziano. Może my to powiemy, jak dojdziemy do władzy. Pamięta pani reformę Wilczka? No oczywiście. 1987 rok, 5 kartek podobno. Tak. Polacy wtedy pokazali, że w tempie Allegro stali się tak kreatywni, wypracowali taki majątek. Powiem na przykładzie człowieka, który produkował pędzle. On za to, że produkował te pędzle, wybudował dom dla siebie, dla swojej córki. Miał się świetnie. Właśnie, bo ta reforma Wilczka mu na to pozwoliła. Ja byłem zafascynowany tym, co się działo. Miałem wtedy, to był 89 rok, 29-30 lat. Patrzyłem na to. Taka firma, na przykład Olesiejuk, wydawnictwo. No oczywiście. Zaczął, dystrybutor zaczynał od łóżka polowego z książkami na Dworcu Centralnym. Takich przykładów można by mnożyć tysiące. Zresztą pani Moniko, w PRL-u koszty pracy były bardzo niskie. Ambasador Stanów Zjednoczonych, Ray, do pana Gwiazdy, a wiem to od pana Gwiazdy, a pan Gwiazda to powiedział w Radiu Wnet, na całą Polskę to powiedział. Zwrócił się do niego na jednej imprezie w Gdańsku, że musimy... Ambasador amerykański. Tak, ambasador amerykański o nazwisku Ray, nie pamiętam, jak to na imię, zwrócił się do pana Gwiazdy, że musimy zamknąć waszą gospodarkę, bo zderegulujecie gospodarkę światową. Gwiazda myślał, że on żartuje. Ale się okazuje, że on nie żartuje. To wszystko się, te wszystkie nasze bóle, problemy i osobiste tragedie. Moja tragedia osobista, moja żona padła ofiarą procedur, które stworzył pan Szumowski i pan Niedzielski. Bo pan mówił, to dotykamy bardzo takiego, jest pan gotowy na ten temat? Tak, jestem, dlatego że... Jeśli pan pozwoli, bo też może nie wszyscy... Ja pamiętam to pana oświadczenie, kiedy pana żona zmarła i... No i też pan mówił, że najgorsze jeszcze przed panem. Tak, najgorsze przede mną. Ale też powiedział pan nagle. Użył pan sformułowania nagle, a ja pamiętam pana żonę chyba na zdjęciach na wózku i też to jakoś wskazywało na to, że przechorowała, nie? Nie, to musiała pani pomylić. Moja żona chorowała na cukrzycę, ale ta cukrzyca została jakoś wyregulowana. Niemniej zdarzyło się zjawisko, które nie do końca w tej chwili jesteśmy w stanie wyjaśnić. Wpadła w śpiączkę cukrzycową. Nie byłem w stanie wybudzić jej z tej piączki, zawołałem pogotowie. I moja żona po przewiezieniu do szpitala została potraktowana respiratorem. Do szpitala została przewieziona o godzinie 17, a o 7 rano dostałem telefon, że nie żyje. Ja oddałem żonę do szpitala, żeby została wybudzona ze śpiączki cukrzycowej. Ludzi się w Polsce wybudzało ze śpiączki cukrzycowej i wybudza. Natomiast procedury, które wtedy były takie, że nie mogłem ani wyjść do szpitala, ani nikt nie podnosił telefonu. Policja... W związku z lockdownem. Tak, z lockdownem. To był październik 2020 roku. Takich ludzi jak moja żona w Polsce jest szacowanych między 170 a 200 tysięcy. Zabiły ich procedury. Muszę powiedzieć o bardzo bolesnym przypadku. 11-letni chłopiec, 7 godzin wożony karetką pogotowia z woreczkiem robaczkowym, który nie zostaje przyjęty do szpitala, bo procedury covidialne nie pozwalają go przyjąć.
dziewczyna w ciąży w 9. miesiącu umiera wraz z dzieckiem, ponieważ to chyba w Łodzi było, ponieważ procedury, które stworzył pan Niedzielski i pan Szumowski, nie pozwoliły przyjąć jej do szpitala. Szaleństwo lekarzy, którzy w swojej masie okryli się hańbą. Ludzie się bardzo źle wyrażają o lekarzach. Bardzo źle. Ale oni też są w jakiś sposób niewolnikami systemu, który jest. No. Sami sobie są winni. Mamy lekarzy, którzy biją na alarm, którzy stają przed komisjami lekarskimi, odbierane są im prawo wykonywania zawodu, którzy walczą, którzy leczą ludzi. Leczą ludzi. Pani Moniko, nie chcę tutaj spłycać naszej rozmowy, ale afera z respiratorami, którą przez jakiś czas trochę opozycja podniosła do góry, ale już zapomniała. Jest aferą, że powinien wkroczyć natychmiast prokurator. Rozmawiam z policjantami i słyszę taki tekst. No, my wiemy, że ludzi się w szpitalach zabija respiratorami. Patrzę na nich i mówię, no i co, nic nie robicie? No wie pan, tak jest stworzone, że właściwie oni są chronieni, bo jest taka ustawa, że oni nie chcą szkodzić, więc nie można ich pociągać do odpowiedzialności. Moja żona, z którą przeżyłem 38 lat, najlepszych lat mojego życia, już lepszych mieć nie będę, nie zasłużyła na taki los. Dzień wcześniej normalnie się kontaktowaliśmy, jedliśmy winogrona, jedliśmy ser pleśniowy. Dostałem telefon i nie powiedziano mi, panie Olszański, mam dla pana przykrą wiadomość, niestety pana żona zmarła. Informacja była taka. Pan Olszański, pana żona zmarła o 7 rano. Kiedy stałem nad zwłokami mojej żony, zapakowanej w czarny worek plastikowy, nie mogłem tego worka rozerwać, bo była na nim plomba. I tak macałem ją. Odkryłem swoją nieśmiertelność. Nie boję się śmierci. Mogę być postrzegany jako psychopata, wariat, psychol, ale moja żona bała się tylko jednej rzeczy, że wydarzenia historyczne popędzą tak szybko, że przetoczy się przez nas wojna, którą, jeśli nie przeżyjemy, to damy sobie z nią radę. Ale wojna, która nas wysadzi w powietrze, okaleczy, wpędzi w nędzę, tak jak całe pokolenie po 45 roku. Tego się bała moja żona. I tropiła to, czytała literaturę, biegle czytała po angielsku, była zwierzęciem politycznym, była znakomitą artystką rzeczywiście. Jak patrzę na jej nagrania, to tak. Cały czas jestem w stanie podziwu. I mówiła, oni doprowadzą do tej wojny. Doprowadzą do tej wojny tylko dlatego, żeby ją doprowadzić do wybuchu. Ponieważ są daleko i nie ponosili nigdy żadnej konsekwencji, żadnej wojny tutaj. Proszę Państwa, nas też naprawdę nie obchodziła wojna w Syrii. Czy nas obchodziła wojna w Syrii? Jeździliśmy na wakacje, żyliśmy swoimi sprawami. Między 500 tysięcy a 800 tysięcy ludzi tam zostało zabitych. Tylko dlatego, żeby ktoś komuś chciał udowodnić, ale teraz będę człowiekiem politycznym. Naród syryjski trwał przy swoim przywódcy. Przecież nikt tego narodu nie trzymał na siłę przy tym prezydencie. Dlatego taka cisza jest o Syrii. Bo nie można sobie pozwolić na propagandę antysyryjską, bo tamten naród
stanął przy prezydencie i podjął walkę. Ta wojna trwała ile? Już chyba 10. rok. Tak trwają te wojny. Te amerykańskie wojny serwowane światu trwają 10 lat, 15 lat. Bo to jest biznes. I wojna, druga wojna światowa, nie wiem, czy pani wie, w Teheranie usiedli, zaczęli liczyć, kalkulować i stwierdzili, że będzie trwała do 50. roku. Tak im pasowało. Produkcja wojenna, samochody, żarcie, do 50. roku ustawione te biznesplany. Dlaczego ta wojna się wcześniej skończyła? Z bardzo prozaicznego powodu. Stalin się zorientował, że straci władzę. A to był szczwany, bezwzględny, twardy gracz polityczny i zawołał dwóch ludzi, Żukowa i Rokossowskiego, i nakazał im zakończyć wojnę. I Rokossowski stworzył plan Bagration. I ten plan Bagration, to uderzenie na dwóch frontach, zakończyło tę wojnę, oparło się o Wisłę, no ale wtedy nam zrobiono powstanie warszawskie. Po to nam zrobiono powstanie warszawskie, żeby ta wojna się jeszcze nie skończyła. Bo to jest różnica. Nie wiem, czy byśmy tutaj siedzieli, pani Moniko, gdyby trwała do 50. roku. No myślę, że nie. Myślę, że nie. I taka na przykład margaryna, która eksplozja margaryny po II wojnie światowej jako cudownego środka konsumpcyjnego wzięła się stąd, że te fabryki produkujące margarynę dla armii nagle przestały mieć powód do pracy. I usiedli panowie biznesmeni i się zastanowili, co będzie taniej. Czy złomować te fabryki, czy kupić ekspertyzę naukowców, którzy udowodnią nam, że margaryna jest zdrowa. A musi pani pamiętać, pani jest dużo młodsza ode mnie, ale musi pani pamiętać... Czyli dwa lata czy trzy? To jest dużo pani 60, jest. Tak, 63. To musi pani pamiętać, w latach 70., 80. chodził taki żart ludowy, który mówił: margaryna mleczna przeciw ciąży jest skuteczna. Skuteczne. Lud swoje wiedział, tak? Więc bezwzględne zyski wielkich korporacji światowych. I one też się toczą na Ukrainie. Przecież my będziemy kupować broń od Korei Południowej. Kiedyś produkowaliśmy czołgi. No, sprzedawaliśmy kwestia, te czołgi. Nie tylko traktory, silniki. Wiem, że też oglądałam taki wywiad z panem sprzed kilku lat, kiedy pan nam opowiadał o tym właśnie w Ursusie, jak tam tak, robotnicy byli no, zmuszeni, namówieni tak przez tam. Bieleckiego. Tak, żeby tam. Do likwidacji robić, fabryki. Tak, tak. Fabryki. No, tych tematów by było bardzo dużo. Mnóstwo. Mnóstwo. Nie, ja bym się chciała dowiedzieć tak właśnie konkretnie, bo no, mówi pan o różnych rzeczach, które się panu nie podobają, to chcielibyście zmienić, ale takie konkrety, czyli powiedzmy, że proszę pytać. Kamraci zdobywają, nie wiem, przynajmniej te 5% dostają się do Sejmu. Czy pan może, czy pan jako... Jeszcze nie wiem. Ale właśnie... Jeszcze, czy... Jak będę miał prawomocny wyrok, to nie będę mógł. No nie będzie pan mógł, tak. Ma pan swojego jakby... lidera innego. Jestem spokojny. Ruch kamracki jest, wie pani, tak kapitalnym ruchem, że zasiadają obok siebie ludzie z wyższych sfer społecznych, lekarze, a nawet mamy inspektora policji, nie będę mówił z jakiego miasta, i ludzie wykonujący bardzo proste czynności. I patrzę na to, bo ja 27 lat byłem reżyserem. Reżyserowałem wydarzenia estradowe, inscenizacje historyczne. Tak, tak. I to dało mi dużą taką. Znaczy, tak, mam problem, bo zawsze kogoś gdzieś w jakiejś roli obsadzam. Nawet mam rolę dla pani. No. Tak. Przepraszam, że taką, ale to bardzo piękna postać. Obsadziłbym panią w roli Marii Stewart. O, czyli by pan miłówkę ścigał. Nie. Nie, nie, ona padła, ona miała pecha, politycznie przegrała, natomiast to był piękny człowiek, miała pecha, że zderzyła się z człowiekiem bezwzględnym, która budowała imperium, właściwie z geniuszem. I musiała Elżbieta zabić Marię Stewart, ale to Maria Stewart była pięknym człowiekiem, to Maria Stewart kochała życie. Elżbieta wymalowała się na biało, żeby ludowi się pokazywać jako dziewica, i lud miał
na kolana przed nią padać, natomiast jej prywatne życie było jedną wielką klęską. To prawda. Panie Wojtku, teraz to ja Tak. będę dyscyplinować po Proszę wojskowemu. W uprzejmie. krótkich, wojskowych słowach. Proszę bardzo. Dostajecie się do Sejmu i jakie rzeczy chcecie, o co chcecie walczyć do Sejmu? Przede wszystkim kończymy z tym przestępstwem podatkowym względem Polaków. Polacy mają być zamożni. Mają poczuć, że nie są karani za pracę. Czyli obniżenie podatków To jest generalnie. likwidacja. Całkowicie, czyli trochę jak Konfederacja właśnie. Likwidujemy podatek dochodowy. Byliśmy pierwsi. Pierwsi o tym. Likwidujemy podatek dochodowy. Tak jak on się nagle pojawił, chyba w 90 roku, tak go likwidujemy. Państwo ma szereg innych możliwości, żeby zbierać podatki. Człowiek nie może być karany za to, że pracuje. I człowiek nie może kombinować, jak ma oszukać państwo. Przecież to jest naturalne. Progi, sumy wolne od podatku. Nie, likwidujemy ten podatek. Pieniądze mają zostać w rękach Polaków. Dalej, tworzymy program wzorem Japonii, jeśli idzie o kredyty hipoteczne mieszkaniowe. Kredyt hipoteczny mieszkaniowy nie może być pułapką dla Polaka. On ma być pomocny dla państwa, żeby Polacy chcieli zakładać rodziny, chcieli się rozmnażać. Tymczasem dzisiejsze kredyty mieszkaniowe to jest mina. I tulimy tę minę do siebie i musimy ją trzymać, bo jak puścimy, to ona eksploduje. Przykład. Ktoś bierze kredyt na 30 lat i już spłacił 20 lat tego kredytu. Bezwzględny bankster zlikwiduje mu jego dorobek. Nie będzie patrzył, że te 20 lat zostało spłacone. Nie będzie patrzył na jego los, na to, że to nie jest alkoholik, menel, Tylko jeszcze narkoman. może popełnić samobójstwo, tak? Tak. Ja nie jestem prawicowcem, Pani Moniko. Jestem narodowcem. Wolnościowcem, prawicowcem jest Marcin Osadowski. Ja uważam, że w sytuacji, kiedy naród musi podlegać rehabilitacji, dozwolone są procesy, które ktoś może potraktować jako socjalistyczne. Ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Ale konkretnie, jakie tutaj Na rozwiązania? przykład pamiętam, jak w PRL-u w każdej szkole była higienistka i dentysta. Czy to był socjalizm, czy to była narodowa demokracja? Dzisiaj higienistka nie może się zbliżyć do dziecka, bo nie ma prawa dotykać dziecka. A czy pani wie, że problemem na przykład w takim Krakowie jest wszawica i świerzb u dzieci? Dowiedziałem się. Nie, wiem, że jeśli chodzi o wszawice, to rzeczywiście też i w Warszawie to się Tak. pojawia. To nie było przez 30 lat chyba. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale ja mam swoje wnioski, ale na razie ich Dobrze, nie ale to powiem. już nie o wszystkim, tylko Tak. jeszcze Na program. przykład cały program edukacyjny młodzieży trzeba zebrać mędrców, którzy wypracują system edukacyjny, który sprawi, że dzieci się będą rozwijać, a nie będą jak młotki do rzeczywistości przygotowywane. Koniec z testami. Stawiamy na rozwój, stawiamy na naukę. Przyczynowo-skutkowym Tak. się. Mamy gdzie te pieniądze pobrać. Wystarczy sobie zobaczyć, że ten miliard euro, który prezydent Duda oddał Ukraińcom, kiedy on oddawał ten miliard, to dowiedziałem się, że wybudowanie nowoczesnego szpitala chirurgicznego to jest kwota 150 milionów złotych. Ile tych szpitali zostało podarowane? Bardzo poważna sprawa. Tak naprawdę, czy pani wie, czy szanowni państwo wiecie, że my naprawdę nie wiemy, ile Polska ma pieniędzy i naprawdę nie wiemy, jaki jest nasz dochód narodowy? Tego nikt nie wie. To jest trzymane w tajemnicy przed społeczeństwem. My mamy cały czas program, że jesteśmy biedni. To się musi skończyć. To się może okazać, że jesteśmy bardzo bogatym państwem. Następny bardzo ważny punkt. W Konstytucji Polskiej
musi być zapisane. To, co miało być zapisane, kiedy tak zwany obradował okrągły stół. Chodzi o nasze złoża naturalne, które są naszym majątkiem. To są nasze srebra rodowe. Jesteśmy tak bogatym państwem w węgiel, w ropę naftową, w pierwiastki rzadkie, bardzo cenne, i w wodę słodką, pitną. W konstytucji musi być zapis. Woda słodka, pitna, złoża naturalne są własnością narodu. Nie państwa, tak? Nie państwa. Bo państwo to znaczy struktura. Dzisiaj Morawiecki, a jutro Tusk. I oni robią, co chcą. Gdy będzie w konstytucji zapisane, że to będzie własność narodu, to oni będą tylko arendarzami tego. I co nic z więcej. Lasami? Puszczami? No, proszę pani. Będzie tak jak w PRL-u. Były lasy państw prywatne w PRL-u i znam osobiście człowieka, który w swoim lesie prywatnym wycinał drzewo, bo chciał. Nawet nikomu dzisiaj, nawet nie musiał tego zgłaszać. Ja mam las prywatny. Nie jest możliwe, żebym w tym lesie wyciął drzewo bez zgody leśniczego, lasów niepaństwowych. Własność. Nietykalna. Prawo geologiczne, które weszło w życie 1 stycznia 2012 roku, wywłaszcza nas z naszej ziemi, z tego, co posiadamy. Tam jest taki zapis, że właściciel gruntu, na który to grunt została wydana koncesja wydobywcza, traci prawo do protestu przeciwko koncesjobiorcy. Czyli właściwie koncesjobiorca go eksmituje. Mamy wydarzenie związane z Baranowem, z centralnym portem lotniczym, tak, czy komunikacyjnym. Ludzie są wywłaszczani tam za grosze. Nie jest zabezpieczona suma, za którą oni mogliby odtworzyć stan posiadania, który mieli. Mój ojciec budował swego czasu kamieniołą w Wilczej Górze. To były lata 70. I wywłaszczano rolników. I była komisja, która pilnowała, żeby rolnik dostał tyle pieniędzy, żeby w innym miejscu mógł odtworzyć swój stan posiadania. Tak samo sławny Zalew Czorsztyński, wieś Maniowy. Pojedźcie państwo, zobaczcie, jak wyglądają nowe Maniowy. Ci ludzie nie zostali przez państwo potraktowani jak to się mówi, kulisi, tak? Jak kulisi, to jest ostatni ten szczebel, tak? Czy jak przysłowiowy murzyn. Tylko zaproponowano im, że odtworzą swoją egzystencję w innym miejscu, bo polityka państwa jest taka, że potrzebny jest ten Zalew Czorsztyński. Musi być cały pakiet ochronny pilnujący polskiego interesu narodowego. Nie chcemy sięgać po cudzą własność. Musimy w naszym państwie ochronić to, co do nas należy. 5%, gdy nas wejdzie 5% do Sejmu, współczuję tym ludziom, bo oni będą narażeni na permanentne awantury i permanentne protesty. Leper miał więcej posłów. Wie pani, kto tak naprawdę zawiódł najbardziej? Kukiz. Kukiz miał 40 kilku posłów. No, ja też tak myślałam i miałam też takie skojarzenie też jako pana wejście właśnie do polityki trochę właśnie z Pawłem Kukizem. No. Paweł zmarnował potencjał bardzo ciekawych, pięknych ludzi. Znaczy, Paweł, i nie jesteśmy na ty, pan Kukiz. I to, co zostało po Kukiz 2015, a on jeszcze osobisty miał wielki sukces, bo on jeszcze miał tylko bardzo 20% wysoki... w wyborach prezydenckich. Tak. I został mu się ino sznur. Ino sznur mu się został. Dzisiaj Paweł Kukiz jest w trzech postaciach chyba w Sejmie i na tym koniec, tak? No, ale zostawmy, nie leżącego nie kopnie. Nie, pani Moniko, akurat to pani piękna dusza, kobieta, do niego się łaskawie odnosi, a ja uważam, że nie, bo ja rozmawiam z ludźmi, którzy byli bardzo zaangażowani w ruch Kukiza. I oni się tak spalili, że oni już nie chcą nigdzie działać. Część z nich przyszła do nas. Tworzy struktury ruchu kamradzkiego. No to jest ważna, ważna wiadomość. Panie tak. Wojtku, bardzo długo rozmawiamy. Bardzo krótko rozmawiamy.
Chętnie bym jeszcze porozmawiała, ale myślę, że dla naszych Tak, widzów, dobrze. tych, którzy jeszcze w ogóle będą mieli szansę, jeżeli w ogóle ten program uda się Pokazać. pokazać, Tak. tak? Więc może kilka osób obejrzy. Czy ja, jest jakieś jedno pytanie, które pani nie zadała, kierując się w stosunku do mnie delikatnością? Proszę się, pani Moniko, proszę Tak, się nie hamować. nie, to już bardziej czas. Tak. Trochę pan o tym mówił sam. Kiedy pojawiają się właśnie artykuły na pana temat, a najczęściej one są, bardzo dużo osób tam się wypowiada, ale też właśnie jakichś anonimowych też postaci, ale generalnie starają się w te gazety, pisma czy portale pokazać pana jako osobę bardzo sfrustrowanego aktora, któremu nie wyszła Tak. kariera i że pan właściwie w ten sposób sobie tutaj Rekompensuje nieudane życie, rekompensuje. tak. Tak. I chciałam się zapytać, czy to pana boli, jak pan czyta coś takiego? Znaczy, to mnie nie boli, bo nawet jak mówią na mnie aktorzy, na to ja się zgadzam. Boli mnie to, kiedy mówią, że ja udaję. Nie mam prawa do swoich przemyśleń. Ja nie jestem aktorem, ja zostałem wyszkolony, No ale przeprowadzony. korzysta pan ze swojego też warsztatu, Nie wiem, swojej czy korzystam, ale dykcji na taką miałem przykład zawsze, chociaż. pani Tak? Moniko. Tak? Bo albo się ma, albo się nie ma. Mnie na przykład bardzo, jako młodego chłopca, moi wychowawcy zwracali uwagę, jak mam mówić, na akcentowanie w języku polskim. Pamiętam, jak pilnowano właśnie, żebyśmy nie, źle nie akcentowali. To bardzo ciekawa sprawa. Pani jest polonistką, prawda? W polskim języku mówimy zrobiliśmy, poszliśmy. A ostatnio właśnie kręgi Gazety Wyborczej i Radia Tok FM, tam ludzie wykształceni, zrobiliśmy, tak? Zrobiliśmy, poszliśmy, jakby to był jakiś kod rozpoznawczy, że jesteśmy polskojęzyczni i akcentując w ten sposób puszczamy sobie sygnał, kim jesteśmy. Pamiętam, byłem kiedyś na obozie wojskowym i pełniłem funkcję podoficera i meldowałem podoficer dyżurny i mówiłem podoficer dyżurny i szkolący mnie, chyba porucznik, mówi podoficer, synku, podoficer. Tak się mówi po polsku. Więc to mnie nie boli. Natomiast wszyscy moi koledzy, którzy ze mną studiowali, mogą potwierdzić, że mnie się nigdy nie chciało grać. Ale zaczynał pan bardzo dobrze. No taki był Tak, mus. taki pan, Taki znaczy był. zaczynał pan bardzo dobrze. Słynne przedstawienie w szkole, po szkole teatralnej, dyplomowe, Pluskwy Tak, Majakowskiego. tak. Tam pan grał Olega Bajana, tak? Tak. Awanturnika, który chce na manowce sprowadzić przedstawiciela pracującego klasy pracującej, tak. No, tam jest w ogóle też ciekawa fabuła, już no teraz o tym nie, Nie, nikt nie. byśmy nie powiedzieli, prawda, i też ta część z tym zamrożeniem, że pan też się tak odmroził, bym powiedziała w jakiś sposób, co prawda to nie ten bohater, tylko Powiedział główny. pewien stary góral, 90 lat, napisał do mnie list do więzienia. Dostałem w więzieniu, Marcin Osadowski też, kilka tysięcy listów i to jeszcze nie odebraliśmy wszystkiego, bo one były cenzurowane. I napisał mi taki stary góral, mówi tak, synku, Pan Bóg ci żonę zabrał, żeby cię ze smyczy spuścić, bo ty grzeczny byłeś przy żonie, bo starałeś się, żeby ona krzywdy przez ciebie nie miała. Spuścili cię ze smyczy, więc rób, co do ciebie należy. I może tak jest. Może tak jest. I to jest dobre zdanie na koniec. Jeśli pani pozwoli, chciałem pani powiedzieć wiersz na koniec. Proszę bardzo. Pamiętam I państwu. Pamiętam wywiad pani ojca, jak siedział przy stoliku i miał tomik poezji Baczyńskiego. Biała książka z napisem Baczyński, tak. I chyba nawet cytował coś pani ojciec z tej książki. To był 83 rok po oficjalnym zakończeniu stanu wojennego. Czyli 22 lipca 83. Prawdopodobnie tak. To było chyba w pani domu. No nie, nie, nie sądzę. Nie, to pewno było w Urzędzie Rady Ministrów. Albo w Urzędzie Rady Ministrów. Jak pani ma dojść się, to proszę no to może, sprawdzić. Tak. Tak.
Baczyński to jest bardzo piękna postać, bo to jest Polak żydowskiego pochodzenia, utopiony w języku polskim. Stworzył poezję piękną, okrutną. Napisał taki wiersz Historia. Zna pani ten wiersz? Znam, ale nie pamiętam. To ja pani powiem i szanownym państwu też powiem. Bo to jakby w tym dzisiejszym czasie, w którym żyjemy, w tej gorączce, że jeszcze nie wiemy, co nam wykombinują, ten wiersz jest jak memento. Arkebuzy dymiące jeszcze widzę. Jakby to wczoraj u głowic ląd spłonął i kanonier jeszcze rękę trzymał, gdzie dziś wyrasta liść zielony. W błękicie powietrza jeszcze te miejsca puste, gdzie brak dłoni i rapierów śpiewu, gdzie dzisiaj usta jak dzbany pełne, wrzące, kipiące od gniewu. Ach, półki kolorowe, kity uczaka, pożegnania wiotkie jak rzęs, trzepot, śpiew ptaka, pożegnalnego ptaka w ogrodzie. Nie to, że marzyć, bo marzyć krew, to krew ta sama spod kity czy hełmu. Czas tylko tak warczy jak lew, przeciągając obłoków wełną. Płacz, matko, kochanko, przebacz, bo nie anioł prowadzi. Wy te same drżące u nieba, wy te same róże sadzić, jak głos na grobach przyjdziecie i dłonią odgarniecie wspomnienia i liście, jak włos siwiejący na spękanych grobach. Idą. Idą pochody. Dokąd idą? Których prowadzi jak wygnańców łaski ląd krążący po niebie. A może niebo dmące piaskiem tak kształt ich zasypuje, jak noże giną w chleb pogrążone, tak oni zwolna spływają? Piach ich pokrywa. Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. No i mówiłam, że czuję w panu liryczną duszę. Cóż, wzruszam się przy muzyce Bacha, a mogę spać przy odgłosie strzelającego karabinu maszynowego. Panie Wojtku, dziękuję bardzo ja za też. Rozmowę. Pani Moniko. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja również dziękuję państwu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, polecajcie innym osobom, przekazujcie jak znak pokoju. No, nic więcej na razie nie powiem. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.